Ile my w tym korku już stoimy? Z 20 minut? Pół godziny? Więcej. Tutaj to już z pół godziny stoimy. Skąd nam w ogóle przyszło do głowy, że jesteśmy w stanie wrócić do Warszawy przed 18? W ogóle jak to zostało... Dzień dobry, z drogi dzisiaj jedziemy do Krakowa. Postój na McDonalda w Radomiu. Tak wygląda Radom. Tak wygląda Radom, uwaga. Tak wygląda Radom. To jest właśnie Radom. Dodatkowy bekon. Jaka jest to? Kawa z mlekiem, kawa z czarna. Generalnie śniadanie bez Instagrama to nie jest zaliczone śniadanie. Nawet kawa jest w miarę przyzwoita. Mogło tak być, mogło tak. To ja wyrzucę może to, bo to... Ale pilnuj, ale nie właśnie, Dobra. McDonald's to jest takie moje guilty pleasure, generalnie jak zjem, jak jem, to jestem strasznie zadowolony, bo generalnie to jest smaczne. Co ciekawe, te śniadania są lepsze niż normalne żarcie w McDonaldzie, więc powinien robić same śniadania. Ale jak tylko zjem, mija 5 czy 10 minut i mam takie, o Boże, czemu ja to zjadłem. Dlatego nie chodzę tutaj często. No ale od czasu do czasu muszę. No co, ja to może wyrzucę, co? Prawdę. To prawdę mówisz? No dobra, pojedzone. Dziewczyny idą na stację benzynową kupić sobie, że powiem, jakiś uszczęśliwiacz na podróż w formie małej butelki wypełnionej płynem rozweselającym. Nie bądź, tylko tych panów. A, no dobra. To co, już? Macie? Już. Wszystko? Pan powiedział, że widać, że będzie miał radosny dzień dzisiaj. Życzę miłego dnia. Samego, aby nasz będzie na pewno miły, a on mówi, widzę właśnie, będzie bardzo miły. No dobra, jedziemy. Właśnie sobie zrobiliśmy postój na Szuszu. Żeśmy stracili jakieś półtorej godziny, bo był jakiś potworny korek. No może nie półtorej godziny. Z godziny jesteśmy w plecy, bo był jakiś potworny korek na siódemce. Jakieś roboty czy wypadek, był jakiś objazd na tym objeździe, jeszcze większy korek. Ale udało się nam wymanewrować. Tam widać, tu, Zamek Królewski w Chęcinach, a tu pewnie ruiny. Ciekawe, w jaki sposób oni to weryfikują. Ale że tu można przejechać, to jest w ogóle wesoła sprawa. Ale to faktycznie dźwigiem spadł jakiś dół i teraz na trzy dźwigi próbują ten dźwig wyciągnąć, ale chyba. Czy ty możesz na pewno to nagrywać? Ten wjazd do Krakowa to jest taki średnio zachęcający, tak jak to wygląda tu.
to będzie, to będzie. To nie jest droga. To jest droga. Nie wiem, a może tory? Cześć. Proszę bardzo, mam nadzieję, że jest tam wszystko, to znaczy aparat na pewno. Dobra, spoko. Okej, super. No to miłego. Miłego, cześć. No i dobra, załatwiłem wszystkie sprawy w Krakowie, jakie miałem do załatwienia. Odebrałem aparat dla Karoliny i jadę do Warszawy. A nie, najpierw jedziemy coś zjeść, bo jesteśmy wszyscy strasznie głodni i wracamy do Warszawy. Zgubiłem dekielek. Słabo. Na wylotówce z Krakowa, w stronę, jedziemy w stronę Katowic. Bo wcześniej jechaliśmy siódemką, ale jest cała rozkopana i tam jest masakra. Jechaliśmy zamiast 4 godzin, 3,5, jechaliśmy ponad 5. Więc teraz jedziemy przez Katowice i potem do Warszawy. I wy w tych obcasach przez przełaje? No proszę. Wiesz, jakie my jesteśmy. Niesamowite. Cafe Bistro. Nie wiem jeszcze, nie patrzyłem. Nie. Właśnie nie wiem. Dziewczyny pogardziły staropolskim żarciem ze stacji benzynowej, więc jedziemy dalej. To jest jedno z najbardziej nowoczesnych studiów filmowych na świecie. Ważne? Tak. Ta autostrada ma taki system ostrzegania. Drugie podejście do jedzenia, też stacja benzynowa Orlen, też jakaś taka jadłodajnia typowo polska, typowo autostradowe żarcie, ale mam nadzieję, że dziewczyny są już na tyle głodne, że zjedzą. Zakaz handlu, przecież oni tu handlują żarcie. I co? Boże, wygląda kufa. No. Katowice.